Kościół świętej Gertrudy w Darłowie znajduje się wewnątrz czynnego cmentarza. Czy wiesz, że w dolnej części kościoła umieszczono ekshumowane szczątki zmarłych? Jest to jedyna taka świątynia w Polsce, zbudowlana na planie sześcioboku i w stylu skandynawskim. Ta perełka architektury jest niemal rotundą pokrytą gątem dębowym. W centralnej części dachu umieszczono ośmioboczną wieżyczkę w kształcie iglicy krytą wielobocznym dachem. Dokumenty dotyczące dziejów świątyni spłonęły w pożarze Darłowa w 1722 roku. Dlatego historycy nie są zgodni co do czasu powstania świątyni. Niektórzy przypisują budowę kaplicy Erykowi Pomorskiemu, władcy Darłowskiego zamku, łącząc ten fakt z jego pielgrzymką do Ziemi Świętej w 1424 roku. Inni twierdzą, że kościół powstał w latach 1450-1460. Jeszcze inni, że w drugiej połowie XIV wieku lub w wieku XV. Wnętrze w centralnej części nakrywa gwiaździste sklepienie w postaci sześcioramiennej gwiazdy z wysmukłymi ramionami. Obejście przykryte zostało sześciodzielnym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Najstarsza zachowana wzmianka źródłowa o świątyni pochodzi z 1497 roku. Wtedy to Darłowo nawiedziło najprawdopodobniej tsunami, nazwane współcześnie Niedźwiedziem Morskim. Gigantyczna fala całkowicie zniszczyła port w Darłówku, a trzy zacumowane tam statki wyrzuciła na ląd. Jeden z nich znalazł się wówczas na wzgórzu Kopa w pobliżu dzisiejszej świątyni. Jak głosi jedna z legend, to na pokładzie tego statku znajdowała się księżniczka Gertruda, która w obliczu niebezpieczeństwa modliła się i przyrzekła, że jeśli zostanie uratowana, to w miejscu, w którym wyląduje, w podzięce za szczęśliwe dotarcie do lądu, ufunduje kaplicę. Następna wzmianka pochodzi z wizytacji księcia Barnima XI w 1539 roku. Górna część kaplicy świętej Gertrudy widoczna jest również na panoramie miasta z mapy Lubinusa z 1618 roku. Kolejne zapiski dotyczą m.in. pożaru, remontów i wyposażenia świątyni. Wewnątrz budowli zachowały się m.in. drewniane empory z XVII i XVIII wieku z bogatą dekoracją oraz ławy pokryte malowidłami. Naprzeciwko ołtarza głównego znajduje się neobarokowy prospekt organowy z organami ufundowanymi w 1860 roku przez Edwarda Hemptenmachera. W 1961 roku za ołtarzem odsłonięto polichromię ścienną z przełomu XIX i XX wieku. Kolumny, pilastry z fakturą, która imituje marmur, zwijającymi się w górnej części girlandami. W 1990 roku dokonano odkrycia polichromii figuralnych, Madonny na tronie oraz klęczącej postaci i wici roślinnej. Ten nietypowy kościół jest pod wezwaniem świętej Gertrudy, patronki pielgrzymów, podróżujących, szpitali, opiekunki kotów. Dzień jej święta uchodził za początek prac wiosennych, dlatego została też patronką ogrodników. Święta Gertruda Wielka żyła w latach 1256-1302. Była niemiecką mniszką benedyktyńską, jedną z największych mistyczek średniowiecznych. Duszą czyśćcowym święta Gertruda poświęcała wszystkie cierpienia i trudy. Jezus podczas jednej z licznych wizji podyktował jej prostą, krótką i niezwykle skuteczną modlitwę. Obiecał, że każdorazowe odmówienie jej uwolni z czyśćca 1000 dusz. Gertruda jest świętą Kościoła katolickiego. Będziesz w Darłowie?
nie zapomnij nawiedzić tej niepowtarzalnej i oryginalnej świątyni. Pomódl się też modlitwą świętej Gertrudy za dusze, które czekają na miłosierdzie. Możesz zrobić tak wiele dla ich zbawienia. Zapraszam do obejrzenia następnego odcinka, w którym umieszczona jest modlitwa świętej Gertrudy uwalniająca 1000 dusz z czyśćca. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do oglądania kolejnych filmików i subskrybowania naszego kanału.